Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam omówić temat przedziału ufności dla odchylenia standardowego, ale przedziału tylko jednostronnego, dokładniej prawostronnego. Treść zadania przykładowego jest następująca. Znajdź prawostronny przedział ufności dla nieznanej wartości odchylenia standardowego w populacji, czyli sigma. Wykorzystując następujące dane. Wielkość próby równa się 40, a wartość odchylenia standardowego z próby S to jest 5 i proszę przyjąć poziom ufności 1 minus alfa na poziomie 0,98. A więc jeżeli wiemy na początek, że jest to współczynnik ufności na poziomie 0,98, my będziemy potrzebowali wartość krytyczną. Ona będzie podana dokładnie z rozkładu normalnego i ona wynosi 2,05. Dla poziomu istotności alfa na podwojonym poziomie istotności zamiast 0,02 to na poziomie podwojonym, czyli 0,04. Dzieje się tak, ponieważ my mamy tylko prawostronny przedział ufności do zbudowania dla odchylenia standardowego. Nie obustronny, tylko jednostronny. Żeby się dowiedzieć, dlaczego ta wartość krytyczna z rozkładu normalnego wynosi 2,05, musimy skorzystać z tablic statystycznych, chyba że z Excela, co też jest narzędziem dość wygodnym. Jeżeli mamy, powiedzmy, taką wersję już papierową najprostszych tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, musimy w środku tablicy znaleźć wartość następującą. 1 minus alfa, która tutaj została przyjęta jako podwojona przez 2. A więc my musimy w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego znaleźć wartość 0,98, gdzie ta wartość nietypowo albo w środku mieści się. I od jakiego to jest wiersza i jakiej kolumny. A więc mając tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego, gdzieś w środku tablicy szukam 0,98. Jak widzimy, te wartości tutaj rosną i widzimy, że ta wartość jest gdzieś bliska 0,98 i tutaj, żeby było dokładnie 0,98, brakuje 182. A tutaj już jest powyżej 0,98, ale o 301. A więc ten wynik jest mu bliższy temu, co powinniśmy znaleźć. A więc wartość oszukaną, wartość krytyczną z rozkładu normalnego jest 2,0 i tutaj wartość od kolumny 0,05. Wracając do naszego zadania, widać, wartość krytyczna stanowi sumę wiersza i kolumny w tablicach dystrybuanty po znalezieniu tego właśnie obliczenia. Jeżeli wracamy teraz do głównego naszego zadania, musimy wypisać, co z treści zadania jest nam potrzebne do budowy przedziału ufności dla odchylenia standardowego. Musimy wiedzieć, ile wynosi odchylenie standardowe z próby. Musimy też rozróżniać, że to jest odchylenie z próby, a sigma to też odchylenie standardowe, ale z populacji generalnej. Jak wiemy, populacja generalna a próba to są dwa oddzielne elementy, czyli powiedzmy dwie jakby różne zbiorowości. Populacja generalna jest dużą, często nieokreśloną liczbowo zbiorowością, a próba jest jej wycinkiem, który oczywiście powinien być dobrany losowo i reprezentatywnie. A więc jeżeli ja wiem, że próba jest tutaj liczna i wynosi 40, musimy jakby określić, który przedział ufności muszę zastosować w tym konkretnym przypadku. Jeżeli mamy do ustalenia przedział ufności dla odchylenia standardowego, to musimy wiedzieć, że mamy generalnie przedziały ufności dla odchyleń standardowego lub wariancji. Wszystko zależy od tego,
czy próba jest mała, czy próba jest duża. U nas próba jest liczna, przekracza już 30 obserwacji, a podana wariancja, która jest w treści zadania, jest tą zwykłą wariancją. Wiadomo, że w treści zadania jest odchylenie standardowe, ale jak wiemy, wariancja jest zwyczajnie odchyleniem standardowym podniesionym do kwadratu. Jeżeli wiem, że próba jest duża, bo przekracza 30 jednostek, to mamy przedział tylko dla odchylenia standardowego. A więc w tym momencie, jeżeli próba jej wynosi 40, czyli przekracza już te moje wymagane przynajmniej 30, ponad 30 obserwacji, korzystamy tylko z rozkładu normalnego. Pytanie, skąd my znamy ten wzór? On jest bardzo podobny do generalnego, ogólnego, takiego podstawowego wzoru na przedział ufności dla odchylenia standardowego. Tylko tyle, że my mamy zbudować przedział prawostronny, a więc liczymy tylko prawą stronę tego przedziału. Z taką uwagą, że nasza wartość krytyczna, jeżeli ją musimy znaleźć, a nie jest podana powiedzmy w zadaniu, szukamy przy podwojonym poziomie istotności alfa, czyli nie przy 0,2, a przy 0,4, czy to w Excelu, czy w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego. I pamiętamy, że lewy koniec to jest minus nieskończoność. I podstawiając do tego wzoru, po kolei, czy odchylenie standardowe, czy wartość z tablic, czy dwa razy wielkość próby, otrzymujemy wynik. Ten wynik powinien gdzieś około być 6,146 i zostaje nam tylko napisanie interpretacji, gdzie musimy zawrzeć informację, jaki był współczynnik ufności oraz, że odchylenie standardowe tej wybranej cechy zawiera się w przedziale od, do i w jakiejś jednostce. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin.
Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.